Szok! Nie zamawialiśmy ceny na prezencie. To jest normalne? No w Gdyni tak. Dzień dobry. Prostuj się. Już 19 lat, jeśli możesz siedzieć i się gardzić. I na taki podstaw można i nie trzeba kłaść tego. Ty powiedz mi, dlaczego? Co się robi z cenami? Czemu właściwie się zamazuje cenę? Nie, cena nie jest istotna dla mnie. Ty jesteś dla mnie istotny. 30 zł, 300 zł, 30 tysięcy złotych, euro. Ale wiecie, do moich czasów się chodziło do szkoły tak ultimate swag. Wiecie, jak są takie pranki, nie? Że owija się cały dom w folię aluminiową, to można owinąć cały dom swojego partnera w papier z psiego patrolu. Inny odbywając się o 16, to no, zobaczymy, czy umiesz. Melanż dzienny. Okienko przed WF-ami, to się nazywa. Nie masz takiej odpowiedzi. Może chipsy, duszki. Frozen mango. Frozen ananas. Czy powiedz mi, że ananasy rosną w ziemi? Dzisiaj jest dzień 9, od kiedy nie mam smaku. Do mojego tropikalnego śniadania jeszcze dodaję wiórki kokosowe. Płatki czy ja? Jeszcze trochę orzechów na płowca prażonych, smażonych, jeden chuj. To jest magnes. O mój Boże, magnes, bo ja skończyłem 16 lat. Ja w ogóle strasznie doceniam, że ci się tak bardzo podoba ten magnes. Co jest z tym, nie? Co zamówiłeś? Klasycznie nie schabowego, nie tym razem. Nie ty. Kusił, bo miał pire z batata. Ale stwierdziłem, że stek, bo lubię mięso. Lubisz mięso? Lubię mięso. Happy birthday. Zdrowie mojego brata. Moje ulubione wspomnienie z Adamem. Znaczy, jak moi znajomi z gimnazjum przychodzili do mnie, a Adam do nas przychodził i stał z nami i stoi i na przykład przynosi świnkę morską i pokazuje. I nikt nie wie, czemu on tam stoi, nie? Mówię, Adam, idź stąd. Adam mówi nie. To jest moje ulubione wspomnienie z Adamem z jego 16 lat życia. W ogóle tak serio, nie? Wyobraźcie sobie, że Adam ma już 19 lat. To jest hit dla mnie, nie? Tak szczerze. Śpiewaj. Aha, bo ja pod prąd jadę. Ty masz urodziny, ty możesz jechać. Boże! Co masz tu orzechy, wiesz o to? Wiem. One nie będą jakieś spleśniałe? Nie. Jezu! Jak przyjdzie kryzys gospodarczy, to sięgnę do bagażnika i zjem tylko orzeszków. Się klucz łamie i za... Ciebie zaraz złamie. Jakbyś próbowałaś, ale ci nie dałem. Wiem, to prawda. Znalazłam ostatnie zdjęcie z tego. Było mi całkiem przyjemnie, kiedy za rękę złapałeś mnie. Nie umiem przejść obojętnie. Essa. Kiedy sprawiasz, że wszystko jest okej, zostań, mów, kochaj. Wreszcie pojedźmy nad morze, tutaj przecież nie, będzie nam. Pokrowce na lusterka samochodu. Dobrze, piękny. Szczyt do wcipu. Tylko potem się jesteś ubrany tak samo jak dwa dni temu na moim vlogu. Niczego się już nie wydarzy. Tylko z
zostańmy na plaży. Nic złego, że jakie naturalistyczne. Nic złego się już nie wydarzy. Tylko zostańmy na plaży. Nic złego się już nie wydarzy. Spakujemy się w mały plecak, weźmiemy aparat, bluzę lub dwie. Powiedz, na co jeszcze czekasz? To ostatni moment, by wyjechać gdzieś. Nie myśl już, kochaj, czuj i spędźmy ten sierpień w podróży. Spróbujmy go choć o chwilę wydłużyć. Mamy to lato w walizkach, byle nad morze, a potem to chilla. I razem to będzie nam dobrze. Zaśniemy na plaży, bo tam najwygodniej. Nie wracajmy do stolicy, nic nas tam nie czeka. Pojedźmy na zachód, wyślemy kartkę z daleka. I kupimy klisze na stacji, wywołamy zdjęcia z wakacji. I kupimy klisze na stacji. Kupimy klisze na stacji, wywołamy zdjęcia z wakacji.